No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem właśnie po pracy i właśnie zmierzam, będę jechał do hali Koszyki, ponieważ na premierę książki Moniki Gościelskiej Skandaliczne życie modelek. Także ja jestem strasznie podekscytowany. Jeżeli wy też, no to serdecznie zapraszam na odcinek. Więc tak, czekam sobie teraz na tramwaj przy ulicy. Ja nigdy na czymś takim jeszcze nie byłem, więc jestem taki trochę podekscytowany, ale trochę też zestresowany, nie wiem dlaczego. W każdym razie jakby bardzo dziwię, że uda mi się nagrać na tyle, żeby wam pokazać, jak było. Wyszła mała szybka zmiana planów, przez którą się trochę stresuję, ale musiałem podjechać szybko do domu, bo zamówiłem paczkę ostatnio, która jest magazynowana. Nie w paczkomacie, tylko jest taka karetka, która coś nagrywa. I po prostu chcę ją szybko odebrać, bo później nie będę miał możliwości, a punkt jest czynny tylko do 18. Więc tylko wpadnę, odbiorę co mam odebrać i wracam. Dobrze, że mam blisko, więc mam nadzieję, że się wyrobię, ale i tak trochę się już zestresowałem. No więc ja już się przebrałem, ogarnąłem, zaniosłem paczkę do domu. Jakby mogę teraz dopiero iść, także mam jeszcze 40 minut, mam nadzieję, że się wyrobię. Jeżeli rozmawiamy o tym, to wiemy doskonale, że modelki, teraz już troszeczkę inaczej, ale kiedyś modelki to był nieosiągalny świat, do którego wstęp mieli tylko nieliczni. Modelka była tak zwanym towarem i po prostu jak najwięcej uśmiechów w życiu rozdać. To chyba jest najważniejsze dla mnie. Monika, to ja bardzo się cieszę, że ty tutaj dzisiaj do nas dobiegłaś, pomimo tych korków. Tak. Zaczęliśmy punktualnie. Bardzo jesteśmy też wdzięczni za to, że państwo się tutaj pojawili. Gwarantujemy wam niesamowite emocje podczas czytania książki. Powiedziałaś swoją historię, ja mam takie poczucie, że to jest naprawdę ważna książka. I mam poczucie, że nam dzisiaj w 2023 roku takie kolorowe pytanie jak ty jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Dziękuję, że jesteś. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo. Drodzy państwo, jeszcze tylko naprawdę chciałam wam bardzo podziękować. O, widzę panią producentkę kolejną. Dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchajcie, nie będę się wzruszać, bo ja mam to w tendencji, że po prostu tak. Zbysiu, co tak na mnie patrzysz? Jesteś dumny? Mój ojczym. Dobra, słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że dużo w życiu przeszłam i bardzo się cieszę, że jestem, co gdzie jestem. I dziękuję mojej menadżer, że tyle czasu z mną wytrzymała i w ogóle, że jesteśmy tak blisko. Po prostu wszystkim, Kamilku, mojej Kasi, Mai, która przyjechała. Maja, wiesz, że jestem sercem z tobą, załatwię ten stempel do pieczątki. Już załatwiłam, ale zapomniałam ci powiedzieć. Aha, dobra, nie miałam czasu wcześniej. W każdym razie wszystkim wam tutaj, że poświęciliście mi tą chwilę. Dziękuję za piękny garnitur, dziękuję za ubieranie mnie, trener życia. Lubimy się, ale nie, życie jest proste, sam sobie komplikujesz. Wszystkim wam, że jesteście ze mną każdego dnia. Mira, bardzo dziękuję. Krzysiu, tam jesteś z tyłu, też dziękuję. Jeśli komuś nie podziękuję, Monika, gdzieś jest pani, która będzie pisała scenariusz, Monika. Gdzieś jest Jarek, który robił dokumentację, nie wiem gdzie są. W każdym razie, bardzo wszystkim Hartogoł, dziękuję bardzo. Tak, tobie też dziękuję bardzo za ten wywiad nasz na YouTube i na wszystko. Słuchajcie, ja kocham życie i chcę, żebyście kochali życie i chcę, żebyście byli szczęśliwymi ludźmi, żebyście łapali tę chwilę. Marlenka, na promes, moje kochane. Łukasz, zapomniał twojego imienia, ale pamiętam. Bardzo wam dziękuję, nie będę przedłużała. Jestem dumna, że mam takich odbiorców, jestem dumna z tej książki, jestem dumna z siebie, jestem dumna, że jestem tu, gdzie jestem i jestem dumna, że po prostu... A my z ciebie. No. Tak jest. Tobie też dziękuję, jak siedzę tutaj. Przepraszam. Nie ma problemu. Proszę bardzo, kto tu stoi w kolejce? Gdzie ta książka? Miałeś się utrzymać wyżej. Hello, hello! Dzień dobry.
Dziękuję za obecność i za piękne słowa. Bardzo Ci dziękuję. Tak? Dziękuję bardzo. Czemu sobie na tle banera? No więc ja już jestem w domu po premierze, było super, jestem cały taki... Och, także strasznie się cieszę, bo mi strasznie miło jakby uczestniczyć w takim wydarzeniu. Sam widzieliście, jak to wyglądało, dostałem przytulasa, dostałem autograf, także zrobiłem zdjęcie, także jakby wszystko było super, jestem zadowolony, był to bardzo miły wieczór, także ze swojej strony polecam bardzo serdecznie przeczytać książkę Skandaliczne życie modelek, które naprawdę odsłania bardzo dużo kulis takiego nieznanego świata i na pewno rzuca zupełnie inne światło na to, jak to wszystko wygląda na backstage'u, także zachęcam serdecznie. Czekam strasznie na drugą część, mam nadzieję, że taka powstanie, bo jakby jestem ciekawy pewnych wątków, mam nadzieję, że będą rozwinięte jeszcze, że to nie zostanie tak, jak jest, bo no bardzo chcę. W każdym razie jakby tutaj jest podpis i no cóż, ja ze swojej strony bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało, że miło Wam się to oglądało. Dla mnie to będzie super wspomnienie, naprawdę. Dlatego też jakby ten film na YouTubie powstał w ramach takiego trochę pamiętnika. Niemniej jednak oczywiście zachęcam Was do śledzenia na moich social mediach. Tutaj wszystko Wam się teraz wyświetla jak zawsze. A ja z Wami się żegnam. Serdecznie dziękuję za oglądanie raz jeszcze i trzymajcie się. Na razie. Cześć.